i wzięli 30 srebrników. Cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka. Bądź pozdrowiony, mistrzu. Przyjacielu, po co przyszedłeś? Jezusa przywiedli go do Kajfasza, arcykapłana. Zaklinam cię na Boga żywego, żebyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Ty powiedziałeś. Zbluźnił. Winien jest śmierci. I stawiono Jezusa przed Piłata, rzymskiego namiestnika Judei. I zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Ty sam to mówisz. Cóż mam uczynić z Jezusem? Niech będzie ukrzyżowany! Ukrzyżować! Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować.
zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. I ziemia się zatrzęsła, i skały popękały.